Jak wykorzystać śmieci? Jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy? Rosie? O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosie! Rosie, kicku, nic wam nie jest? Nic, w porządku. Prawda, kicku? Jakie ładne dzwoneczki. Możesz je wziąć. I tak to wszystko wyrzucimy. Nie chcemy tych rzeczy. O, dziękuję. Ale to marnotrawstwo pozbywać się rzeczy, które mogą się przydać. Przydać? To tylko śmieci. O, co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego może być skarbem. Masz rację. Dzięki, Zofio. Rosie! Cześć, Filip. Czy to go-kart? Go-kart? Czy to wygląda jak go-kart? Będziemy trzymać te śmieci w domku, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. Mowa o śmieciach. Ja mam bardzo dużo śmieci. Za mną małe żołędzie. To będzie recykling. Dobry pomysł. Tuziki, nakrętki. Szybki mamy, stacie, otwórzmy. Ten worek jest już prawie pełny. Prawie pełny? O, to gdzie mam włożyć resztę tych śmieci? Musimy znaleźć sposób na przechowanie rzeczy nas wszystkich. Kolejny świetny pomysł. Dziękuję. Muszle, korale, cekiny. O, są ich tysiące. Naprawdę ich potrzebujesz? No, to fakt, że zajmują sporo miejsca. Ups! No dobrze, przygotuję coś na zbiórkę śmieci. Ale kto mógłby chcieć coś takiego? O, na pewno jest ktoś, kto chciałby je sobie zabrać. Mogę się rozejrzeć. Możliwe, że mam trochę rzeczy, które warto wyrzucić. O, chyba nie tyle, co Filip. Patrz. To nie są śmieci, tylko części. Mam pewien plan. Jaki plan? Dębiaku, a co ty zamierzasz dać na zbiórkę śmieci? Chciałbym wam pomóc, dzióbku, ale drzewa nie miewają zbędnych rzeczy. Jak to nie? Przecież każdej zimy gubisz liście. To fakt, ale liście gniją na ziemi i są pożywieniem dla roślin. Nic się nie marnuje. Szkoda, że u nas to tak nie działa. Tak, drzewa są wyjątkowe. Potrzeba nam tylko słońca, wody i trochę wiatru. A my potrzebujemy wózka na śmieci. Pora na wielką zbiórkę. Da się załatwić. Poproszę Filipa. Oj, przecież lubisz robić pojazdy. Wybacz, ale jestem zajęty. A wózek na śmieci to nuda. A co powiesz na ponaddźwiękowy super turbo śmieciownik?
wózek na śmieci. To jest ponaddźwiękowy super turbo... Haha, nieważne jak się nazywa. Jest świetny. Pamiętaj, że Bruno już czeka ze śmieciami. Może zostawię sobie to drewno. Na pewno kiedyś się przyda. Oj, oddaj, Bruno. Jak ja mogłem posprzątać, to ty też. Bez tego mój domek będzie lepiej wyglądać. W przeciwieństwie do wózka. Zawieźmy to wszystko do domku. Wiedziałem, że znajdę coś jeszcze. To moje stare pióra. O nie, patrzcie! Ojej, teraz wózek sam stał się śmieciem. Przepraszam. Słuchajcie, musimy znaleźć na to jakieś miejsce. Ale ogromna góra śmieci. Nie szkodzi. Co dla jednych jest śmieciem, dla innych jest skarbem. Każdy może sobie wybrać to, co chce. Chodźcie do dzióbka. Cześć, panie robocie. Trzymaj, Bruno. Moja kolej. Ja też chcę w to grać. Wybacz, robocie. To nie ja, tylko te śmieci. Podstępne są. Wciąż mamy tutaj zbyt wiele rzeczy. Chyba jednak będziemy musieli coś wyrzucić. Szkoda by było. Zróbmy coś jeszcze z tych śmieci. Ale każdy już sobie wziął to, co chciał. Wcale nie każdy. A co z dębiakiem? Dębiak jest drzewem. Niczego nie potrzebuje. Oprócz słońca, wody i odrobiny wiatru. Mam genialny pomysł. Wielkie nieba, co to jest? Cześć, dębiaku. Zrobiliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Pokażemy ci. Gotowy? Nie bardzo, ale... No, dobra, już. W życiu nie widziałem niczego podobnego. Co to jest? Powiedzmy, że rzeźba wietrzna. Albo ponaddźwiękowy. Super turbo wiatrołap. Koła są moje. Jest podobny do ciebie. Potrzebuje tylko słońca, wody i wiatru. Nic się nie zmarnowało. Widzisz? Jest taki jak ty. Tak, dziękuję. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką widziałem. Zachowam ją. Zofia mówi, że śmieci mogą być dla kogoś skarbami. Jej też to pokażemy. Jasne, koniecznie. Ale jeszcze nie teraz. Mógłbym na to patrzeć godzinami. Bez tych śmieci jest tu naprawdę dużo miejsca. Wybacz, kitku. Nie zmieścisz się tutaj. Co? Dobranoc, kicku. Bardzo śmieszny dowcip. Już czas odpuścić, mały misiu.
Jeszcze raz. Dobrze ci idzie, Rosie. Super. Fajna zabawa, kicku. Jeszcze raz. Hej, ha, ha. Wyżej, wyżej. Ja też, ale nie tak wysoko. Gwiazdka! O, śliczna. To nie gwiazdka. To jest świetlik. Szybko lata i łaskocze w nosek, mały misiu. To prawda. A, łaskotek! Urocze imię. Ja ich tam nie lubię. Są obrzydliwe, dziwne, że aż przychodzą mnie dreszcze. Nie wiem jak wy, ale ja jestem gotowy do spania. Kicek ma rację. Czas już iść spać. Może spotkamy się tu jutro rano? I możemy znowu poskakać. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. 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 Łaskotek! Leć, malutki. Czas wracać do domku. O, on chyba nie może latać. Wziąć! Mały miś ma rację. Lepiej zostań z nami, dopóki nie będziesz mógł znowu latać. Łaskotek! Na plac zabaw! Tak! Na plac zabaw! Dzień dobry, Dzióbku. A gdzie jest Bruno? Zaraz będzie. Tak wybornie się wczoraj bawiliśmy, że na pewno zaraz będzie. Wow! Patrz na mnie, Rosie! Nieźle, kicku. Nieźle? Jest świetnie! Chodź, mały misiu. Jesteśmy spóźnieni na plac zabaw. Łaskotek! O, wszyscy będą czekać. Łaskotek! A może łaskotek pójdzie z nami na plac zabaw? O, plac zabaw! O, wow. Łaskotek! Tylko się do niego za bardzo nie przywiązuj. Pom, 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 pom. Przepraszam za spóźnienie. No, w końcu. Chodź. Obujaj mnie. Co tam masz, mały misiu? Łaskotka! Ale ładny! Ale słodki! Fuj, tylko z dala ode mnie! Czemu go trzymasz, mały misiu? Nie może latać. Opiekujemy się nim, dopóki znów będzie mógł. Prawda, mały misiu? Huśtawka! Pchaj! Jeszcze nigdy wcześniej nie huśtałam owada. Hej, mały misiu, chcesz poskakać na trampolinie? O, łaskatko? Lepiej nie. Źle się czuję. Rosie ma rację. Trampolina jest dla niego za skoczna. To może ty poskacz na trampolinie, a Dziubek zajmie się łaskotkiem. Co? Skacze! Dobrze! Skacze! Skacze! Chyba to załapał! Łaskotek! Łaskotek!
Co się stało, mały misiu? Łaskotka nie ma! Nie mógł odlecieć ze złamanym skrzydełkiem. Miałeś na niego uważać, dzióbku. I uważałem, ale musiał mi się wymsknąć. Nie martw się, mały misiu. Znajdziemy go. Tak jest. A dzióbek popilnuje w tym czasie małego misia. Nie, hej, gdzie idziecie? Chodźcie wszyscy. Ptasia! Nazywamy się dzióbek. O, witajcie. Kto wygrał? Witaj, dębiaku. Nie ścigamy się. Szukamy małego łaskotka. Nie widziałeś go? A jak on wygląda? Jest żółty, puszysty i świeci w ciemnościach. Wygląda tak. Łaskotek, łaskotek! Chodź tutaj! Nie umiem ich rozróżnić. Łaskotku! To tylko owad. Owady nie mają imion. Tam! Hej, stój! Nie pozwól mu uciec, Filipie! Ała! O, dałeś mu uciec. Nic mi nie jest. Dzięki, że pytasz. O, tam jest! Chodźmy! Mówiłem mu, żeby się do niego nie przywiązywał. A on nawet nadał mu imię. O, to on! Łaskotek! Łaskotek! O, 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 wracaj! Od owadów po misie. Wszyscy o siebie dbamy w ogrodzie świata. O! Więcej! Więcej! Nie mam już siły. Chcę stąd zejść. Mały misiu! Chodź zobaczyć! Hej, mały misiu! Zobacz, kogo znaleźliśmy! O, ktoś chce cię zobaczyć, mały misiu. Idę do gniazda, żeby się zdrzemnąć. Dobranoc. Łaskotek! Tak! Nie, ja mam łaskotka. Nie, my go mamy. My pierwsi znaleźliśmy. Nie, my. Ja. Czy któryś z nich jest twoim łaskotkiem? Nie. Może łaskotek musiał już iść? Na pewno jest szczęśliwy. Gdziekolwiek jest. Łaskotek. Pomocy! To chyba dzióbek. Uspokój się, dzióbku. Jak mam się uspokoić? One są takie obrzydliwe. Są po prostu straszne. Co jest? Słyszeliśmy twój krzyk. Oto nasz malutki owad. Usiadłem na nim. Łaskotek! Wiesz, co to oznacza, mały misiu? Łaskotek znów może latać. Dobrze się zachowałeś, mały misiu. Musiał wrócić do swoich przyjaciół. Patrzcie wszyscy! Łaskotek! Patrzcie na to! Pa, pa! Zgadnij, kto to taki? Kicek brzęczący na trampolinie? Nie, głuptasie. Udaje owada. A jak on ma na imię, kicku? Łaskotek! To nie masz nic przeciwko. O, łaskocze! Przestań, Rosie! Przestań! Zapomniała o kicku.
Kicek, przestraszyłeś mnie. Ups, przepraszam. Pobawmy się w coś, Rosie. A w co? O, już wiem. Schowaj się i zjedz. Schowaj się i zjedz? Jak w to się bawi? Łatwo. Ja chowam się z truskawkami, a ty musisz mnie znaleźć, zanim je wszystkie zjem. A może w coś innego? Nie, spodoba ci się. Zanim zaczniesz szukać, musisz policzyć wszystko w kuchni. I pamiętaj, znajdź mnie, zanim zjem wszystkie truskawki. Policzyć wszystko? Jeden banan, jedno, dwa jabłka, jedna, dwie, trzy szklanki. Jeden, dwa, trzy, cztery buty. Co to? Wow, to było super szybko, Filip. Jeszcze za wolno. Próbuję pobić mój rekord. Jak chcesz, możesz mi pomóc. Jasne. Już idę. Dobra kryjówka. Już wiem. W lesie. Gotowa, Rosie? Gotowa do startu. Raz, dwa, trzy, start. Dawaj, Rosie. I jak mi poszło? Dobrze, ale musi być lepiej. Spróbujmy razem. Wtedy będziemy szybsi. A może tutaj? Albo tu? Nie. Nie, są za cienkie. O, gdzie ja mam się schować? Ale będzie frajda. Raz, dwa, trzy, start! Start? To było szybkie. Udało się! Pobiłeś swój rekord prędkości! Wszystko w porządku, Dzióbku? Podobał ci się wyścig? Chyba muszę się położyć. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Co się stało, Bruno? Moje jabłuszko. Moje piękne jabłuszko, Tofi. Zniknęło. Nie martw się. Poszukamy razem. Tak, rozłożę moje piórka i się zdrzemnę. Przestań, tu łaskoczę. Co? Kto tam jest? Przestań! Co ty tu robisz? Chowam się. No ja cię szybko znalazłem. Prawda. Muszę znaleźć lepszą kryjówkę. Jesteś pewien, że nie zjadłeś jabłuszka? Tak, jestem. No, ale nie widać, żebyś je upuścił. A miałem taką ochotę je zjeść. Och, Bruno. Chyba rozwiązałam zagadkę jabłuszka. Ups, dzięki, Rosie. Chcesz spróbować? Nie, dzięki. To może chcesz się przejechać na barana przez ogród?
No pewnie. Aha! Labirynt! Rosie mnie tu nigdy nie znajdzie. Ach, to jest super, Bruno. Przepraszam, Olu, to twoje? Tak, używam ich do malowania. Może potrzebujesz pomocy? O, tak, dziękuję, Rosie. O, Rosie mnie pewnie nie może znaleźć. Chyba sobie odpocznę. Cześć! Jak się nazywasz? Chyba cię nazwę... Kręty Edek. Bawię się w schowaj się i zjedz. A ty mnie znalazłeś, więc możesz zjeść jedną z moich truskawek. Wow, jahoo! Dziękuję, Rosie. Wygląda ślicznie. Kickowi też się spodoba. Na pewno mu się spodoba. O nie, Kicek! Zupełnie o nim zapomniałam. Pewnie nadal się chowa i je truskawki, czekając, aż go znajdę. Kicek, już idę! O nie. Kręty Edek ze mną bawi się. Chodzi, skacze i przytula mnie. Teraz przyjaciela mam i nie muszę czekać sam. Fajnie, że nie muszę czekać sam. Jesteś głodny? Jedna dla ciebie, dwie dla mnie. O, tej nie mogę ci dać. Ostatnia musi zostać dla Rosie. Jest moją przyjaciółką. I zaraz tu będzie. Ale i tak ja wygrałem. Kicek. Listki truskawek? Kicek musi być gdzieś blisko. Jak mi przykro, że o tobie zapomniałam, Kicku. Ale wynagrodzę ci to. Okej, wszyscy, teraz ja potrzebuję pomocy. Niech Kicek pozna, jak fajnie można się bawić w schowaj się i zjedz. Tak! Stawaj! Dziubek? Ale ty nie jesteś Rosie. Rosie miała mnie pierwsza znaleźć. Znalazła, ale spałeś. Teraz ty musisz znaleźć ją. Co teraz? No dobra, to chodźmy. Ciekawe, dokąd prowadzą. Wskakuj, Kicek. Dokąd jedziemy? Zobaczysz. Jesteśmy. Co my tu robimy, Filip? Filip? Jak ja mam teraz znaleźć Rosie? Ciekawe. Mam cię! Wygrałeś! Świetnie, Kicek. Przepraszam, Kicku, że cię szybciej nie zaczęłam szukać. Byłam tak zajęta pomaganiem wszystkim, że aż zapomniałam o naszej grze. Pokaż mu jego nagrodę, Rosie. Tada! Zjadłem już strasznie dużo truskawek, Rosie. O! Ale na pewno inni chętnie spróbują. Przepraszam za dzisiaj, Kicku. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Czekałem bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiem, ale przecież wymyśliłeś nową grę. Ja? Tak. Schowaj się i śpi. Bardzo śmieszne, Rosie.